Cześć wszystkim! Znowu posiadam ściąg Baldur's Gate 3. Ostatni odcinek był pełen porażek. Ciekawe, co cesarz ma nam do powiedzenia w tym temacie. Ej, cesarz! Wiesz, że my nadal mamy ten młot, prawda? Assessed our encounter with the Netherbrain from every angle. I know why we failed. The problem was not the stones. The problem was you. You can make only one move at a time, but the Netherbrain calculates every possible move at once. It knows what you will do. It knows everything you could possibly do. You cannot outmaneuver it. To defeat it, you would have to think like an Illithid. Better yet, be one. Your mind is not capable of this. Yeah. Mine is. Oh. You will give the stones to me. I will assimilate Orpheus, and then I will be able to leave this prison to face the brain. Okay. To jest ciekawy rozwój wydarzeń. Normalnie bym bardzo był zmartwiony tym, co przed chwilą nam powiedział. Ale stwierdziliśmy, że idziemy ścieżką, że ufamy cesarzowi, więc idziemy na to. Orfeuszu, co rozumiesz przez asymilację? Ma źle przetłumaczone. I will consume his thoughts, his knowledge, his brain. Jest inny sposób, uwolnimy Orfeusza. You still don't trust me. After all we've been through, remember. I have been your salvation from the very beginning. Your knight in shining armor. I freed you from the Nautiloid, prevented you from crashing to your death. I have protected you ever since, at no small cost to myself. I came to you as a leader, but I did not shy away from showing you vulnerability. I needed you as much as you needed me. I was not above recognizing this. When you discovered my true identity, I did not flinch from the truth. I never lied to you, not once. I am just like you. We have the same enemy, the same story. I encouraged you to fulfill your potential, all while protecting you from harm. Now I ask you for the last time to trust me. Release the Netherstones to me. Do not forget, there's a card yet to come into play. The orb. If you do not want to surrender the stones, you can still use it to ensure the brain's destruction. Along with my own, of course. This is a risk we cannot take. Your hubris drives you even now. You failed before. I cannot trust that you will not fail again. You must trust me. Hand me the stones. Dobra. Zróbcie to, co mówi cesarz. Thank you. To było głośno. Now stand aside. I will assimilate the Githyanki's power in your stead. Ezeal nie będzie zadowolona z tego. Ahem.
Asymilacja brzmiała bardziej pompatycznie. Do not judge me. Come. We must follow the brain's path. This time, we will not fail. I think I'm going to be sick. Gods! I wasn't prepared. Nauseating spectacle aside, I hope we made the right choice. Ja też tak mam, no, mam nadzieję, bo teraz już nie ma wycof. Teraz już nie ma odwrotu. I think we're done here. I'll certainly be glad to see the back of it anyway. We've a city to save. I think it's about time we got started. Yeah. Gather your wits, tend to your weapons. It's time to leave this damnable prison behind, once and for all. Yeah. Dobra, no to sru. Czy na pewno chcesz opuścić sferę astralną? Tak. Tu się smog wziął. A, gidzianki przybyli. Dobra, jest z nami cesarz. Rozumiem, że cesarzu masz... masz trochę zaklęć. Co ciekawe, możesz je rzucać bez używania komórek, to dobrze. Uśpienie jeszcze na 64 punkty zdrowia, to dobrze. Łańcuch błyskawic. To też masz... O kurde, mocny jesteś. Dobra, gdzie jest to? Przywołaj eteryczną tarczę, która słoni ciebie lub sojusznika. Tarcza przyznaje tymczasowe punkty wytrzymałości do następnego długiego odpoczynku. Silny, skupiony wystrzał. Uderz istotę, wysysając całą energię psychiczną. Jeżeli cel skoncentrowało się na czarze, odzyskuje punkty zdrowia. Odzyskujesz. Okej. Okay. Tutaj mamy ten przymus Krasusa. Dobra. No, cesarz wygląda jako solidny. Proszę bardzo, zabij mnie. Jedyna osoba, która może udaremnić wielki plan. Cyk, cyk. 30. Ostatnia inspiracja? Może się przydać no później. No zobaczmy, co będzie, jeżeli ich przekonamy. Jest Githka Tavki Crashhead. Time slows to a crawl while he scrutinizes you. In his eyes, his people's past and future. Fighting as he tries to understand the true path, the right path. The weight of responsibility heavy upon him. The enemy of my enemy is no friend to me. But I cannot let the Geich Empire swarm the astral plane. I will spare you. In fact, I will help you. But when the brain withers, so too does our alliance. It will not just be Vlakith that hunts you once the embers of battle cool down. Now go. I stand at the ready. Wezwanie sojuszników. Twoi sojusznicy przysięgli cię wspierać. Możesz wezwać ich za pomocą w trakcie walki, za pomocą przycisku.
Dobra. Czy to jest zamek Gortasza? Nie. Jest to jakiś inny. Miejscówka. Here goes nothing. We have lost much already, and we will lose more before the day is out. But even when the last soul falls, Baldur's Gate will stand. For Baldur's Gate is more than just a city. It is more than a place of opportunity for those of mercantile spirit. More than a place of refuge for those who are lost. More than a home for friends, loved ones, and adventuring souls. Baldur's Gate is a place where anyone can find what they need, if they're just willing to fight for it. Today, Baldur's Gate needs us. Today, we fight for... Dzisiaj jest nasz Dzień Niepodległości. You're late, friend. This is the one you spoke of. The very same. The champion we've been waiting for. The one who will save Baldur's Gate from ruin. The Fist examines your illithid ally with suspicion. He was not expecting the savior of Baldur's Gate to be accompanied by a mind flayer. Appearances may change, but they do not mask the one within. This one, I know. Powiedz jego imię. Observe with whom it traveleth. Friends. This mind flayer will fight with thee. It will save thy city and thy life. The Fist eyes your illithid ally with suspicion, softening to curiosity. His hostility melting at the recognition that there's more behind those eyes than malice. My steel is yours, and I'm not alone. You helped me once. I figured it's time I paid you back. With magic. I'm better at crafting steel than wielding it. Your friend here is armored and potion-fueled and ready for battle. Oh! Fajnie. I have marshaled the best the Flaming Fist has to offer. We will fight to the last. The Moon Maiden's silver light is a shield in dark times. Today, it is mine to... And I hold her sword. Whatever strength I have to lend, I will lend it. I will make my city proud again. Our city, Father. Today, I fight in your honor. I'm in the mood to crack some skulls after that fuckery in the Temple of Baal. The City Watch will be glad to oblige me. Nie wiem, co ten słoń malutki może poradzić. Not sure what I have to offer a mind flayer, if I'm honest. But I hope my words of encouragement and reassurance will strengthen your honor. The journey has been brutal, but I stand here a Hell Rider once more, and I would die a proud man if I died this day. I want my city back, and I've brought the toughest bastards from the guild to get the job done. My people have never hunted a monster this large. They are eager to join the fray. All the strength of the lands we healed flows through me, and from me to you. And whatever company you... Nature's servant awaits. Glad to have you with us. And not a moment too soon. The air is thick with anticipation. All eyes are on you. They're expecting a speech. Something to stir their hearts and put fire in their bellies for the fight ahead. Moment, gdzie mówiła Jaheira? Służka natury czeka na twoje słowa. To jest dobre tłumaczenie. Jest tekst, jak się klikało na Jaheirę. W drugi, w BG2. Dobra. Okej, mamy heroiczną przemowę. Hmm.
Zaufajcie swojej odwadze. Niechaj prowadzi was w bitwie. I niech strach nie ma dostępu do waszych serc. Well said. We'll prepare ourselves. We'll be ready when you call upon us. Baldurin's grace be with you. You feel a tickle of mirth in the Emperor's thoughts. If they only knew the truth. Wygląda na to, że możemy ostatnie przygotowania tutaj zrobić. Czerwony kol? Bodies, bloods, this is the dream. Knew I was smart to sneak in. The skelly boy said I could stay if I sold your stuff. So hurry up. Bye, bye, bye. Dobra. A jakieś rzeczy ma na sprzedaż. I tak mamy dużo rzeczy w ekwipunku. Myślałem, że gość mi wyglądał jak Deacon, ale to nie jest Deacon. Dobra, idziemy. Domyślam się, że czeka nas nie jedna walka po drodze. Okej. Wiele smoków, to nie jest dobra wiadomość. Co to się dzieje? It's over. There's a glimmer of something beyond his words, but in a moment it's gone. One last run, then we're clear. Okej. Czy jakby nam się intuicja powiodła, może bylibyśmy w stanie ich zawrócić? Momencik. Czy to nam przywraca zaklęcia? A, moment, mamy jakieś różne buffy. Mobilizacja. W twoich żyłach płynie żelazna wola i determinacja księcia Revengarda. 30 punktów wytrzymałości. Przewodnik wola po potworach. Okej. Okay. Duch ziemi. Scalona dusza Taniela przy plus 1 do wartości cech oraz plus 2 metry szybkości ruchu. Dobra, bardziej mnie interesuje, jak rzucę pomoc. Czy to przywraca zaklęcie? A, może by przywróciło. Dobra, zostawmy sobie tak, jak jest. Ty natomiast też... Pancerz cieni. Związanie broni. Pani dusz. Litycki arkanista. Szkoda, że cesarz ma taką niską inicjatywę. Tam dużo rzeczy się dzieje. Inkwizytor. Do niego linię strzału? Masz. Dobra.
Masz jakieś zaklęcia? Nie. Pani Dusz. Jakaś czarodziejka. Dobra. Zobaczymy. Najpierw ciebie się pozbędziemy. A dalej. Ty możesz mu strzelić, a... A urok nie? Momencik. Kurczę, byłeś w dobrym miejscu. Dobra, urok nie wejdzie. W razie po prostu mu strzel. Dobra. Źle urządziło gościa. Tyle. Dobra. Pani Dusz. Cel poza zasięgiem wzroku. Dziwne. Strzelać w niego można. A gdybyśmy chcieli ją oślepić, to cel poza zasięgiem wzroku. Nie podoba mi się to. Myślę, że spróbujemy tutaj im walnąć. Zamieszanie. Zamęt. Dobra. Teraz się wycofajmy, żeby ta pani na górze nie była w stanie do nas strzelić. Było sprytne. Dobra. Arkanista, zaraz coś będzie robił. Lista tarcza ciepło. Odporność na obrażenie od zimna. Spróbujmy cię spalić. Fajnie. Póki co nie widzę jeszcze powodu, żeby przyzywać jakichkolwiek sojuszników. Jeżeli weźmiemy na przykład czwartego poziomu, ci załadujemy. Możliwe, że cię nawet zabijemy tym. Prawie cię zabiliśmy. Cóż, jeden więcej byś zginął. No cóż, była szansa. Magiczny pocisk na cele. Dobra, ja to przeciwzaklętnę. Wiesz, że oni wszyscy są zamęceni, mogą ci teraz wycisk złożyć. Dobra, ty masz 27 punktów życia. Możemy spróbować go dobić. 45%. Albo 60%.
Co możliwe, że go dobijesz zwykłym strzałem. Spróbujmy to zrobić. Jak oni będą się nawalać, to niech nawalają się do siebie. Nie chcę mieć tego... Pięknie. Nie chcę mieć tego Illithida dalej na liście. Dobra. Ciekawe, czy jesteś w zwarciu z nimi. Chyba nie. No cóż, trudno. Okej. Miałem nadzieję, że coś... Miałem nadzieję, że się ponawalają między sobą. Dobra. Łańcuch błyskawic. Za niscy jesteście, żeby was trafić. To ciekawe. Tak lepiej. Ciekawe, nie zauważyłem, że on ma taki duży zasięg. Dobra, może nam coś zrobić, ale niewiele będę w stanie z tym działać. Ten adept absolutu, zobaczmy co postanowi zrobić. Pocisk wiodący na Gaila, pewnie nie trafi. Dokładnie. Dobra. Teraz ten koszmar przydałoby się skasować. Zanim wezwie posiłki. Jakikolwiek ruch spowoduje teraz atak okazjonalny. Myślę, że po prostu będziemy musieli to łyknąć. Dobra. Skasujmy ciebie na śmierć. Dobra, wystarczyły dwa, ale wolałem nie ryzykować. Jeszcze ciebie możemy ciachnąć. Dobra. Mag bitewny. Ciekawe, skupiają się na cesarzu. Ogólnie to ma sens. Panią dusz będziemy się ich musieli później zająć. Pusta trucizna. Stać nas chyba, żeby w końcu zacząć używać lepszych trucizn. Dobra. Tak. Kurde. Zły przycisk. Ja chromole. Nie chciałem się ukryć. Chciałem ją mu przywalić trucizną, no cóż trudno. Zostanę nadal tutaj. Przywalające zimno. To chyba jest sztuczka. Okej. Okay. I reaguj. Let me recite
Dobra. Możemy im zrzucić burzę lodu. Czekaj, gdzie jest ta absolutka? Gdzieś tutaj. Dokładnie, więc nie wiem, czy ją burzę lodu nad... Tak, jest za daleko. Położenie jest bardzo niefortunne. Co musielibyśmy zrobić, żeby do nich się dostać? Wejść przez tamtą... Dobra. Ty dostaniesz... No tak, drugiego poziomu, ty dostaniesz dwa. I ty dostaniesz dwa. Dobra, ochrona przed śmiercią ci się aktywowała. Myślę, że powinniśmy powoli się zacząć ładować w tamtym kierunku. Dobra. Podejdź tutaj. Dobra. Czy jesteś, panie... Czy jesteś w stanie zdjąć tą panią? Gro, nie ukrywaj mi jej, kiedy... Dobra. Nie, nie będziesz w stanie jej zdjąć. 85% z tego, 70% z tego. Przywal jej tym na razie. 70%? Ok. Moglibyście się zacząć strzelać do swoich. Byłbym wdzięczny. Czy robić? Nie, nie. Dobra, cesarzu. Co możesz im najfajniejszego walnąć? Teraz na krótki odpoczynek. Okej, nie zauważyłem. Przywalujemy. Dobra. I schowaj się tutaj. Schowaj się tutaj, żeby do ciebie nie strzelali. Głód Hadara. To jest nieprzyjemne. Więc nie dziękujemy. Dobra. Dobijmy tego gościa. Będziesz następny? Możemy cię unieruchomić? 60% rzut monetą. Próbujmy. Okej, zdjęło to co prawda zamęt, o czym zapomniałem. Ale i tak się kończył. Okej, skoro i tak już jesteś sparaliżowany. Dobra, dziękuję.
Lognista na posępne serce. Nie, ona to łyknie. Na to odparła. Dobra. To ci się nie uda. Dobra, co jej możemy zrobić najfajniejszego? Możemy ją unieruchomić, nie. Chodź ją ogłuszyć. Dobra, cykaj. 90%. Okej. Wy koledzy, że zasłużyliście na coś ciepłego. Voilà. Dobra. Jego przydałoby się dobić. Myślę, że nic złego się nie stanie, jak to podlecisz. 80%? To 100%. To jest 100%. Dobra. Dobra. Z jakiegoś powodu straciłeś paraliż. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Dobra, tak to nie ma dużego znaczenia. Tak za chwilę zginiesz. Okej. Brak celów. A pójdziesz tędy i będziesz się powoli wspinać. Dobra. Nie fair, że oni są w stanie do nas strzelać, a my do nich nie. A może jeżeli trochę dalej odejdę? O, jesteśmy. Dobra. Nie strzał w niego. Nie tu! Okej. Niestety zużyłeś dwa ataki, czego nie planowałem. Chciałem zużyć jeden strzał tutaj, drugi tutaj. No cóż, trudno. Nie reaguj. Dobra. Sępna. Jak to z twoją atletyką? ?60%. Dobra, to przywaluj. Teraz odepchnięcie. Okej, okay, starałaś się. Jest jeszcze więcej przeciwników, okej. Jeden tutaj, drugi tutaj, trzeci
tutaj. Ekstra. Dlaczego nie? Dlaczego nie, gro? Za mało szybkości ruchu. Okej. Wstępne w następnej turze. Cel poza zasięgiem wzroku. Okej, gro. Trudno. This is my time. Podejdź tak daleko jak możesz. Another fight. Let's go. Hmm, 42%. Nie wiem skąd byś chciał strzelać, ale. Dobra, znikąd. Forever dauntless. Dobra, sprint. Making my move. No choice but to keep going. Sprint. Don't waste a step. Żeby mi przynajmniej tak z drugiej ręki sprzedać. Przeżywające zimno. Zareaguj ty, Gale, albo ja zareaguję. Dobra. No, teraz jesteś w stanie go dobić? Zdecydowanie. Dobra. Teraz przydałoby się ten odpoczynek, który zmarnowałem. Ale trudno. Winogrona, dziękuję. Dobra. Otwórzmy te wrota. Zobaczmy, czy jeszcze coś tu mają. Nic. Nic. Dobra. Ogr. Cześć, ogrze. Chciałem strzelić. To wybucha, tak? Po podpaleniu. Okej. Okay. Strzał ognista. Zginął? Zginął. Ładnie. Chociaż pewnie mogliśmy poczekać, aż więcej się tam zbierze. Dobra, podejdźmy troszkę bliżej. Czy jesteś w stanie ją bosko uderzyć?
Raczej nie. Dobra, to poczekajmy, aż oni się ruszą. Nie ruszą się, tak? Nie ruszą się. Cześć. Dobra. Oni pewnie będą musieli się naokoło tutaj dostać. Dobra. Weź sobie odporność na ogień. Weź sobie mu zaklnij inteligencję i go skasuj. Prawie. Ona raczej zdąży się ruszyć. Że nic z tym nie zrobimy. On też się raczej zdąży ruszyć, jeżeli nic z tym nie zrobimy. Nie wiem, jakie on będzie miał sojuszników. Pewnie chyba jakieś mefity czy coś takiego. Dobra. Mogę spróbować go zdzielić błyskawicą. Tak, prawdopodobnie przeżyje. Dobra. W takim razie może zajmijmy się tym łupieżcą. Użyję tej trucizny, którą wcześniej patrzyłem. Ognia? Parłeś truciznę. Plus jeden. Jest spore szanse na to, że ci się uda. Nie uda to, ale trudno. Uciszenie. Ciekawe. Momencie, jakbyśmy zrobili promień słońca. Musimy ciebie złapać. Dobra, co gdybyśmy zrobili słup ognia? Zabilibyśmy łupieżcę. Masz zbyt dużo szans na obrażenia, chyba że znowu strażników duchowych uruchomimy. Dobra, uruchom strażników duchowych. Nie dobiło go. Dużo się ich aktywowało. Dobra. Trudno. Gale będzie musiał go dobić. Nie, kolejnych skrzydlatych koszmarów wezwał. Ok. Dobra. Gale. Jeden zadaje 6 do 30. Jeden zadaje 2 do 12. Musi go zabić jeden, prawda? Jak go nie zabiję, będę niepocieszony. Zabiło? Świetnie. Zdziel mu.
O, maksymalne obrażenia 100. Nigdy by... Do tej pory chyba nie widzieliśmy nawet, żeby w połowie się zbliżyło do 50. Dobra. A, skradacie się. Powoli. This is my time. Dobra. Przywal mu. Dwa punkty życia. Sometimes the only way out is through. Tego powinno dobić. Punkt w ruch. Dobra, to poczekaj tutaj. Niech oni do nas podejdą. Dobra. Czy mi zawalić słup ognia? No chcielibyśmy robić tak, żeby łupieżce załapało. Tak już mi spoko. Prawie go zabiło. Świetnie. Schowaj się. Spektator! Okej. Okay. Zastanawiam się, czy to nie jest moment, w którym powinniśmy wezwać sojuszników. Za ciasno się tu robi. Chcę nią przywalić kulą ognia. Może coś innego? Może burza lodu? Nie, trochę za daleko jesteśmy. Dobra, co ty jesteśmy w stanie zrobić? Szkoda, że nie zrobiliśmy krótkiego odpoczynku, by ci się łańcuch błyskawic zregenerował. O. Dobra. Gale, kula ognia. Przywal mu. Tam. Nadal oczekuję na te mityczne 100 punktów obrażeń. Dobra. Zobaczmy, czym oni się pochwalą. Dobra, niech sobie sprintują. Dobra, czy mam jakiś zwój na wałnicy?
Ostrożek zimny. Jak to wygląda? Takie sople z góry. Mamy. Zwój burzy lodu. Bym chciał tego użyć. Tutaj. To im się to nie spodoba. To znaczy, że mi się to podoba. Mówiąc, liczyłem na trochę więcej, ale dobrze, że przynajmniej pokosiliśmy te gobliny. Grubsze. Dobra, upierz co? Trzymaj to. Ciekawe. Stałeś toksynem, mimo że mamy główną broń pokrytą toksyną. Możliwe, że ta toksyna działa na obie bronie. Okej, oni niech sobie biegną dalej. Dobra, nimi się za bardzo nie przejmują. Podejdź tutaj. Pięknie. Dobra. Jeszcze jemu musimy zasadzić jakąś bułę. Pocisk wiodący na trzecim poziomie? Spróbujmy. Prawie. Prawie. Dobra, trudno. O, sparaliżowali nam cesarza. Sam się zabił, bo chciał przelecieć koło niej. Dobra. Panom podziękujemy za obecność. Chciałem też zrobić kwasowy rozprysk. Nie. Yeah. Dobra. Ten musiał zasprintować. Dobra. Zakładam, że serduszko poradzi sobie tam. Dobra. Czy możemy jej pomóc jednym uderzeniem? Dobra. Podejdź trochę tutaj bliżej. Natomiast może też by było tutaj spróbować coś postrzelać. Ścieżka zablokowana. No cóż, trudno. Możemy coś innego zrobić, nie wiem, strzała ognista zasadzić. A mamy też inne strzały. Na przykład... Życzącego gromu.
Nie, ognista na lepsze obrażenia zdaje. Dobra, to walnijmy mu. Otwarcie, okej. Przywali. Dobra. Najpierw się zajmij tym tropicielem, a teraz tym koszmarem. 95%, pięknie. Dobra. Sam pewnie nie będziesz miał na niego linii strzału. Ja. Coś, z czym się nie zgadzam. A na nią? No stąd jest w stanie strzelić do Willa. Dobra, my też jesteśmy do niej w stanie strzelić. Nie, ścieżka zablokowana. Niezbadane są ścieżki w tej grze. Jeżeli byś się cofnął trochę. Drzewo blokuje linię strzału, powiadasz. O, jest coś. Dobra, 95%, złapaliśmy ją za nogę. To ją przywalmy dwa razy. Okej, okay. A teraz już coś innego mówi. Ej, przed chwilą to działało. Nie zgadzam się z tym. Wystaw nogę do przodu. Wtedy chyba jak wystawisz nogę do przodu, to chyba byliśmy w stanie cię trafić. No dobra, po prostu podejdź bliżej. Jeśli łupieżca sprintuje, to wszystko jest ok. Dobra. Wygląda na to, że zdjęli ci koncentrację. Załóż ją sobie jeszcze raz. Pięknie. Czy możemy cię unieruchomić? Pokazywała, że za mało punktów ruchu, a tutaj pokazuje, że da się. Dobra. Taran, powalenie, to brzmi spoko. Dobra. A to nam utrudni ewentualne strzały do niego. Dobra, ognia. Dobra, podejdę też tutaj trochę. Może coś ciekawszego będę mógł zrobić w ostatniej turze z tym. Trzeba zguby humanoidów, to chyba boli. Dobra. Czy to oznacza, że wszystko tutaj spłonęło? Chyba tak.
takim razie sprint i zobacz, co będzie w stanie tutaj zrobić. Gail. Możemy przywalić? Fajnie było zabić tego gościa. Żeby zrobić kulę ognia jak zwykle. Może coś lepszego? Bożek zimna. Może będzie w stanie ich zgarnąć. Prawie. Byłoby go dobić. A czy tutaj będziesz miał nie strzału? Zobaczmy. Masz. Podobij go. No i możesz zrobić kilka kroków wstecz. Dobra. Teraz ty. I po wszystkim. Dobra. Kaczy, oczywiście nie mamy opcji długiego odpoczynku. Zróbmy szybki odpoczynek, żebym nie zapomniał. No i dobra. Nie wiem, jak daleko jeszcze mamy do mózgu. Możliwe, że niedaleko, z tego co mówi mapa. Nie wiem, czy przed mózgiem będziemy mieli jakąś możliwość odpoczynku. Nie wiem, jaka jest walka z mózgiem. Nie spoilowałem sobie tych rzeczy, więc nie wiem, jak jeszcze dużo nas czeka wyzwań. Ale póki co i tak ten odcinek się przeciąga. Więc póki co dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.